Dzień dobry Państwu. Mój kociołek Tekla Drakobio już znacie. Dzisiaj chciałem się pochwalić moją nową zabawką. Mianowicie modułem internetowym, który pozwala na zdalne nie tylko obserwowanie, ale i zarządzanie moim kociołkiem, więc będąc poza domem mogę sobie go zdalnie włączyć, wyłączyć, zwiększyć temperaturę i tym podobne. Podłączenie jest bardzo banalne, wystarczy router z DHCP, tak żeby przyznawał nam automatycznie IP. No w moim wypadku akurat router jest obok, więc kabelek jest króciutki. Jeżeli mamy router w innej części domu, no to musimy go dociągnąć. W samym opakowaniu tym znajdziemy kabelek do podłączenia z routerem. Znajdziemy też kabelek do podłączenia ze sterownikiem. Jest to 1,5-metrowy kabelek magistrali CAN. I znajdziemy oczywiście zasilaczek, żeby nam to wszystko działało. Po prawidłowym podłączeniu, zgodnie z instrukcją, jaka znajduje się też w opakowaniu, możemy przystąpić do rejestracji na stronie igneo.pl. Ja tu specjalnie tak dla prezentacji przyniosłem laptopa do kotłowni, ale oczywiście laptopa mamy zazwyczaj w innym miejscu, jesteśmy gdzieś poza domem. Jeżeli już dokonamy rejestracji naszego kotła, tu nam się wyświetla lista naszych urządzeń. Ja mam jedno, więc jest to mój kociołek. Wchodzimy głębiej i teraz możemy zobaczyć, co tak naprawdę w tej chwili się w naszym kotle dzieje. Tu widzimy temperaturę zmierzoną w kotle, jaki mamy tryb pracy, jaką zadaną temperaturę i jaka jest wynikowa w przypadku pracy automatycznej. Widzimy, że jest zgoda na pracę palnika, jest status modulacja, czyli konkretnie działa, powietrze max 40%, zużycie paliwa dzienne i od początku zainstalowania. Oprócz tego oczywiście widzimy jeszcze nasze obwody. Ja mam tylko jeden obwód grzewczy, więc widzę tylko jeden. Jeżeli ktoś ma jeszcze CWU, to będzie miał kwadracik taki z wyświetlaniem i możliwością zdalnej obsługi CWU, ewentualnie jeszcze solarów i innych obwodów, jeżeli takowe posiadamy. Jeżeli coś chcemy zmienić, klikamy sobie na nasz kociołek i teraz widzimy tak naprawdę, co możemy sobie zdalnie zmienić. Możemy zmienić zgodę palnika z tak na nie. Możemy zdalnie sterownik wyłączyć lub włączyć, czyli tak naprawdę piec włączyć i wyłączyć. Możemy zmienić tryb pracy kotła, czyli z automatu na ręczny lub z ręcznego na automat. Możemy zmienić temperaturę zadaną ręcznie kotła i możemy zmienić nawet procent, z jakim dmucha nasza dmuchawa. Ja tu nie będę zmian robił, ponieważ piec jest włączony. Nie chciałbym mu tu zaburzać jego pracy, więc zrobię to na przykładzie mojego obwodu grzewczego. Jeszcze z istotnych spraw jest, tu widzimy, że nasza pompka w tej chwili kręci, a temperatura, jaka jest w pomieszczeniu, to jest 19,9. Temperatura komfortowa, czyli do jakiej dąży, to jest 22. Temperatura ekonomiczna, czyli tą, którą jest w nocy lub jak nikogo nie ma w domu, to jest 19. I program, z jakim pracuję w tej chwili, stałem, więc takie mamy nastawy. Jeżeli chcemy któryś z tych nastaw zmienić, zmienimy może naszą temperaturę komfortową, powiedzmy. W tej chwili mamy 22, więc żeby to było... O, uciekła mi myszka. No, powiedzmy, że 21,1 będziemy zmieniać. I teraz nam się tu wyświetlił klawisz zapisz. W momencie, jak naciśniemy ten klawisz, to te żądanie nasze jest wysyłane przez internet do naszego pieca. I tu teraz patrzymy na naszą temperaturę. Mamy jeszcze ciągle 22. No trochę to trwa, zanim on te żądanie przyjdzie. O, już nam się zmieniło na 21,1. A w komputerze mamy komunikat, że zrealizowano. Gdyby się nie udało z jakichś powodów zmienić, to mielibyśmy komunikat, że się nie udało. W każdym razie oprócz zarządzania jeszcze co fajnego w tym
że tak powiem, programie, chociaż jest to w przeglądarce, więc możemy sobie przeglądać takie nasze harmonogramy, jak nasz piec działał dzisiaj. Tu mamy krzywą temperatury na kotle. Ona oczywiście odpowiada temu, co w danej chwili się działo. Tu mamy fazy naszego palnika, czyli akurat zielony kolor to jest modulacja. Tutaj inne kolory to jest oczywiście czyszczenie, rozpalanie i tak dalej. Czyli widzimy, ile razy nam się w ciągu dnia kociołek włączył, jakie miał przerwy między jednym a drugim odpaleniem. To jest akurat nocna przerwa. W nocy włączył mi się raz, no ale dzisiaj w nocy było 15 stopni minus, więc nie doczekał do rana bez włączania. Musiał sobie do temperatury ekonomicznej dogrzać. Potem się wyłączył, no i rano jak wstaliśmy, przełączyliśmy na temperaturę komfortową, no to potrzebował trochę czasu, żeby odpracować nocną, że tak powiem, odpoczynek. Tu znowu widzimy, że się dogrzał, miał przerwę, wstał, znowu zaczął dogrzewać, znowu miał przerwę, no i teraz widzimy, że sobie pracuje. Tu poniżej ta linia wskazuje akurat temperaturę w pokoju, jak się kształtowała. Oprócz tego takiego podglądu, co się dzieje w kotle, możemy jeszcze, jest ilość zużytego paliwa. Tu mamy całe zużyte, no ja mam ten moduł niedawno, więc jest to tak jeszcze nie do końca przejrzyste. Tu było w dniu zamontowania, więc niewiele spaliło. Wczorajszy cały dzień spaliło mi 20, piecyk spalił 20,1 kg, dzisiaj spalił już 22,7. Ale tak jak mówię, w nocy było minus 15 i nad ranem niewiele mniej, więc dzisiejszy dzień na pewno będzie zużycie większe niż wczorajszy. No niestety, jak jest zimno, to musi spalać. Oczywiście jeszcze mamy alarmy, jeżeli takowe wystąpiły. U mnie oczywiście alarmów, tu są jakieś takie nieistotne, brak czujnika. One są już nieaktywne, żadnych innych nie było, więc nie wystąpiły. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest, żeby nasz sterownik był kompatybilny. Akurat Tekla Dracobio ma sterownik Estyma, on jest zastosowany w wielu kotłach, w Koszczewie też między innymi. I teraz, żeby się przekonać, czy jest kompatybilny, musimy sprawdzić sobie to w menu. Szukamy takiej ikonki i, o, to była, mamy i. I musimy mieć tu taki napis widoczny NET GSM. Jeżeli mamy te dwa, to znaczy, że z takimi modułami nasz sterownik jest kompatybilny. Jeżeli nie mamy, no to trochę gorzej, bo będziemy musieli zadzwonić do sprzedawcy naszego pieca czy do serwisu danego kotła i dowiedzieć się, jaka jest możliwość aktualizacji sterownika. To chyba wszystkie informacje, jakie są istotne. Jeżeli coś mi umknęło, a jesteście ciekawi, to pytajcie, zadawajcie pytania w komentarzach. Na pewno postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Mam to, że tak powiem, w praktyce testuję. Jak na razie żadnych błędów ani złego działania nie zauważyłem, więc myślę, że warto polecić. Dziękuję Państwu za uwagę.